Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej lekcji trigonometrii i dalej kontynuujemy sobie nasze wykresiki. Co my robiliśmy ostatnio? Wezmę sobie tylko pisak i lecimy. Ostatnio przedstawiłem Ci parę podstawowych wykresów, to znaczy sinus, cosinus, tangens i powiedzieliśmy sobie, że mają okres sinus, cosinus 2pi, tangens ma okres pi i jeszcze sobie nadmieniliśmy, że mają one coś takiego jak amplitudę. Powiedzieliśmy, że sinus i cosinus są funkcjami, że sinus i tangens są nieparzyste, a cosinus jest parzyste. I to była poprzednia lekcja. Dzisiaj sobie trochę pobawimy się z tymi wykresami. Zobaczymy, co się z nimi dzieje, jak one się zachowują, kiedy coś do nich dodajemy, kiedy coś z nimi robimy, kiedy je przekształcamy. Także dzisiaj będziemy się bawić wykresami tylko i wyłącznie. W tym celu sobie mam taki tylko, bardziej żebym widział, co rysuję. Taki układ równań. W sumie to nie wiem, czy on mi starczy, no ale spróbujemy. Dobra, zacznijmy sobie na przykład od sinusa i zobaczymy, co można z nim tutaj zadziałać. Narysujmy sobie wykres sinus, powiedzmy, że raz, dwa, trzy, cztery kratki to będzie 1, w drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery to będzie minus 1. No i teraz jak sobie naszkicujemy tego sinusa, powiedzmy, że co dwie kratki będę miał pi pół, czyli pi drugich. Kiedyś mój wykładowca taki mówił, pi pół zawsze i tak mi trochę zostało po nim. Tutaj mamy pi. Tu mamy raz, dwa, trzy drugie pi i tu mamy 2 pi. I to jest cały okres jakby tej funkcji sinus, więc jeżeli sobie lecimy teraz od dołu, tu w pi drugich będzie miał maksimum, w pi będzie miał 0, w 3 drugie pi będzie miał minimum i w 2 pi z powrotem wrócimy do 0. Czyli to sobie teraz naszkicuję. Naszkicuję to dobre słowo, bo mi to rysowanie tutaj nie wychodzi aż tak dobrze, ale myślę, że widzisz jakby co tutaj się zadziało. I teraz co możemy zrobić na przykład z takim wykresem? Pierwsza rzecz, jaką będziemy mogli zrobić, to mam na przykład sinus x. To jest ta funkcja, którą w tej chwili narysowałem. Ona oczywiście przebiega sobie tutaj jeszcze dalej. Tu jest minus pi drugich. Nie zapominajmy o tej części ujemnej, prawda? No bo ona też sobie tutaj jest, minus pi drugich. I tu będzie pi. Minus pi. Minus pi sobie tutaj wróci do 0, czyli ona wygląda o tak. No, powiedzmy, że tak wygląda. I teraz tak, sinus x. Co możemy z taką funkcją zrobić? Możemy coś do niej dodać, czyli dodamy do niej jakieś tam a. Sinus x plus a. I co się wtedy dzieje? Albo minus. Plus minus. Ten znaczek oznacza, że dodajemy albo odejmujemy. Jakby albo. Plus minus a. No i wtedy, kiedy dodamy do tego a, na przykład załóżmy, że nasze a jest równe 1, to wtedy cały nasz wykres przesunie się o 1 w górę, czyli nie będzie już tutaj, tylko będzie raz, dwa, trzy, cztery, będzie o jedną kratkę, o jedną u Was, powiedzmy, no ja sobie rysuję 1 przez 4 kratki, żeby to było widoczne. Więc przesuniemy cały wykres funkcji do góry o 1 i w tym momencie, jak będę miał sinus x plus 1, to będę jakby rysował sobie od tej linii. To jest, mam w głowie tę linię, która w tej chwili jest moim poziomem zerowym, dlatego że całą funkcję podnoszę w górę. Więc wszystkie punkty przenoszę o 1 w górę, no mi wystarczy, że przeniosę to najbardziej kluczowe, więc przenoszę sobie pi pół, pi, 3 drugie pi sobie przenoszę o 1 w górę, no i 2 pi sobie przenoszę o 1 w górę. No i jeszcze przenieśmy te ujemne też, żeby nie było im przykro, minus pi drugich sobie przeniosę i pi powiedzmy też. I teraz jak wygląda ten wykres funkcji. Tutaj sobie startuję, to jest w tej chwili moje 0. Tutaj gdzie miałem 0 mam minus 1. Teraz w zerze będzie jedynka, a nie już 0. W pi drugich osiągam w tej chwili 1. Teraz tutaj wracam. Tutaj jestem. Tu i tu na górę. Tak mniej więcej wygląda ten wykres. Oczywiście te linie powinny się zbiec, to wyszło strasznie strasznie krzywo, ale chodzi po prostu o sam fakt, że to jest sinus x, do którego dodałem 1. I on został cały sinus przeniesiony, może to narysuję, nie wiem, na czerwono, że każdy z tych punktów został przeniesiony po prostu
o jeden w górę. Widzisz, ten punkt został przeniesiony tu. Ten punkt został przeniesiony tu. Ten tu. Widzisz, wszystkie punkty, jakie tylko miałem, ten tu został przeniesiony. Ten tu i ten tu. Wszystkie punkty, jakie miałem, przeniosłem w górę o jeden, o jeden, o jeden. Cały wykres funkcji mi wskoczył o jeden. To jest taka pierwsza, najbardziej podstawowa transformacja, jaką robimy i jaką będziemy mieli. Czyli plus minus jakąś zmienną, jakąś a, sinus x. Dobra. Ja teraz sobie wstawię jeszcze jedną taką tam i teraz może zrobimy kosinusa. Tu mam y, aha, piszę na czerwono. Tu mam y, tu mam x, no i teraz sobie podziałamy z kosinusem i teraz już zrobimy coś innego, bo teraz patrzyłeś, dodaliśmy coś do tej funkcji, a teraz będziemy robić coś, co się nazywa dilacja, nie wiem, takie rozciąganie jakby. To się nazywa rozciąganie, czyli mam jakąś zmienną b, to jest jakaś liczba, mnożę razy kosinus x. Tak będę działał. I co się wtedy stanie? Teraz sobie narysuję to trochę mniejsze. Powiedzmy, że tu będzie moja jedynka i tu będzie moja jedynka. Dalej działam tak jak wtedy, czyli tu mam pi pół, tu mam pi, tu mam 3 drugie pi i tu mam 2 pi. I teraz sobie narysuję kosinusa. Kosinus startuje oczywiście stąd, z jedynki, w pi drugich ma 0, w pi tutaj, tu i tak mniej więcej wygląda mój oczywiście kosinus. Ok, i teraz co się dzieje, kiedy go pomnożę przez b? Załóżmy, że b to jest 3. Mam 3 kosinus x. No to sobie mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu będzie trójka. Tym razem cały wykres narysuję na inny kolor. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A tu jest minus 3. Aha, tu było minus 1. I on się jakby tak rozciągnie, dlatego że każde miejsce jedynkę pomnożyłem przez 3. 0 pomnożyłem przez 3 to jest 0. Minus 1 razy 3 to jest minus 3. Ale każde to miejsce jest jakby o 3 bardziej... pomnożyłem je o 3, czyli ono ma... No jest 3 razy bardziej rozciągnięty ten wykres cały w pionie. On będzie wyglądał tak samo, tylko że będzie bardziej taki. Zaraz to zobaczysz. Czyli teraz tak. Miałem minus 1, mam minus 3. Więc on będzie tutaj. Teraz tak. Dla jedynki mam w tej chwili... Aha, tu było 0, przepraszam. Jak jest 0, to jest 0. Dla jedynki jest trójka. Teraz tak, tutaj jest z powrotem 0. Dla pi mam minus 3. Minus 3 jest tutaj. Dla 3 drugie pi jest 0 znowu. No i dla 2 pi jest trójka. Czyli rysuję. Tego punktu tutaj nie ma, nie? To mi się narysowało przez zupełnie przez przypadek. Tu jest minus 3. Trochę cieńszą linią i na czerwono zaraz narysujemy ten wykres. I on wygląda mniej więcej w ten sposób. O tak. Jak widzisz, on jest taki rozciągnięty. Rozciągnąłem. To są 3 kosinus x. On został rozciągnięty. Po prostu każde miejsce pomnożyłem przez 3 w tym wykresie. On wciąż ma ten sam okres, jak widzisz. I tutaj jest ważne to, że zmieniła się jego amplituda. Amplituda się zmieniła. Tutaj jak mnożymy, zmieniamy amplitudę. Amplituda. Bo kiedy podniosłem tego sinusa po prostu, no to amplituda jest ta sama. Tylko że on po prostu jest wyżej. Gdzie mieliśmy tego sinusa? Aha, tu wyżej. On po prostu się podniósł cały ten wykres. Ale amplituda pozostała ta sama. Amplituda wciąż jest 1. Jest od 0 do 2. Czyli w pośrodku mam 1, czyli tu mam 1, tu mam 1. Tak jakby. Amplituda jest ta sama. Widzisz to, prawda? A tutaj amplituda mi się zmieniła, dlatego że tutaj, w tym wykresie, już pomnożyłem całość. Pomnożyłem, nie dodałem, więc to jest różnica. I amplituda zawsze, to jest taki wzór, moim zdaniem bez sensu się go uczyć na pamięć, ale podam Ci go. Amplituda zawsze jest równa wartość bez względu z b, czyli tu będzie minus 3 czy 3, to amplituda zawsze jest równa 3. To wynika z tego, że zaraz sobie jeszcze zrobimy, że minus po prostu tylko powoduje odbicie tej funkcji względem osi, a nie jej zmianę jej amplitudy w jakikolwiek sposób. Więc to, że mnoży przez 3, to nie ma znaczenia, czy to jest z minusem, czy nie. To, co mnożysz razy funkcję, to jest jej amplituda. To jest tylko tyle, co powinieneś zapamiętać w tej chwili. Dobrze. Teraz jest jeszcze jedna rzecz. W sumie to chyba nawet jeszcze dwie rzeczy. Zobaczymy, ile wyjdzie. Nie będę ich tak liczył w tej chwili. No tutaj sobie zrobimy y, x, znowu. I co teraz możemy zrobić? Kosinus mieliśmy x, dodaliśmy sobie coś do tego kosinusa, już odjęliśmy sobie coś od tego kosinusa,
ale możemy jeszcze zadziałać tutaj w środku w jego argumencie, czyli kosinus x minus jakieś c. X minus c. Czyli w tej chwili zadziałaliśmy sobie jakby na argumencie tej funkcji. Kosinus cały czas pozostanie taki sam. Kosinus jest wciąż bez zmian, a ja narysuję go, żebyś miał jakby poglądowo różnicę między jednym a drugim, tym, który narysuję, a tym, który jest ten pierwotny. Czyli tutaj mam 2pi, tutaj mam jedyneczkę, tutaj mam minus 1. No i teraz sobie po prostu rysuję naszego kosinusa dobrze znanego. OK, to jest ta część kosinusa, jego jeden okres. I teraz co się dzieje, kiedy odejmuję sobie tutaj c, no po prostu, no to wiesz, już z funkcji, no to nie będę tego przywoływał. Jak tak robimy, to się nazywa taka translacja. Można translację zrobić w funkcji o wektor. My tutaj ją przesuwamy tylko na osi x-ów. Jakbym tutaj dodał jeszcze a, to byłaby translacja jakby o wektor, bo byśmy ją przesunęli w prawo, bo jakie zadejmowanie to w prawo i do góry. I to byłoby taki wektor tu byłby. Ale teraz przesuwamy ją po prostu w prawo, no to też jest wektor, tylko że z zerowym y-owym przesunięciem. O wektorach to jeszcze później sobie powiemy. Co tak tylko na marginesie. To się nazywa translacja, coś takiego. I tamto pierwsza rzecz z tym dodawaniem a to też była translacja, tylko że teraz w prawo, a wtedy w górę. Możemy ją w prawo, w lewo przesunąć. No i powiedzmy, że c jest równe pi czwartych, tak? Że to jest kosinus x minus pi czwartych, powiedzmy. Co się dzieje? Jeżeli mam minus pi czwartych, to całą funkcję przesuwam o pi czwartych w prawo. Czyli tu, gdzie miałem wcześniej każdy punkt, czyli ten punkt przesuwam, to tu jest pi czwartych. Czyli teraz stąd się będzie zaczynał. Stąd będę zaczynał. Tu jest to pi czwartych. Tu przetnie mi oś. Tutaj będzie skrajność, w tym miejscu będę miał skrajną wartość. 3 drugie pi się przesunie, będę tutaj miał drugie przecięcie i się skończy trochę dalej. Czyli moja nowa funkcja będzie wyglądała tak. Tutaj, o, w ten sposób będzie wyglądał mój nowy kosinus i on teraz sobie tutaj, o, zmniejsza się. Ona została przesunięta cała po prostu w prawo, każdy punkt został przesunięty w prawo o pi czwartych. I w ten sposób też mogę przesunąć ją w lewo. Jeżeli mamy tutaj działania takie na argumencie, dodawanie, odejmowanie, czyli tu mogę mieć plus, minus, tak jak tam napisałem, plus, minus, to po prostu będę przesuwał tę funkcję w lewo albo w prawo. Zależnie od tego, jaki mam znak. Jeżeli plus, to w lewo, jeżeli minus, to w prawo. Tak wygląda właśnie ta funkcja cosinus x minus pi czwartych. Jeszcze jedna taka transformacja, która jest taka często spotykana w tych funkcjach trygonometrycznych. To teraz może sobie sinusa zrobimy dla odmiany, żeby nie męczyć cały czas naszego biednego kosinusa. To jest jeszcze rozciąganie, zmiana jego okresu. Zaraz zobaczysz, o co mi chodzi. To jest kosinus d razy x. To jest bardzo popularna też przemiana tego wykresu. Czyli na przykład zróbmy sobie kosinus 2x. Kosinus 2x. Jak będzie wyglądała funkcja kosinus 2x? W tym przypadku będziemy zmieniać okres tej funkcji, więc to będzie bardzo, bardzo ważne, jeżeli potem będziemy liczyć jakieś równania, te tam dodawania i odejmowania nie są takie istotne, jak właśnie tego typu działania. Teraz się zmniejsza jej okres. I teraz to jest ważne, bo teraz mamy kosinus 2x. Co to oznacza, że mamy kosinus 2x? Dla jednego x-a kosinus był 2pi. To dla dwóch x-ów, nie kosinus, tylko w sensie dla jednego x-a, okres był 2pi. No to teraz jak mam 2 x-y, to okres musi być nie dwa razy większy, tylko odwrotnie. Okres będzie dwa razy mniejszy. Bo to jest ten okres tego, a jak mam 2 x-y, no to okres będzie jakiś tam i muszę go policzyć. I to nie jest taka prosta proporcja, że po prostu sobie to pomnożę tak czy coś i będę wtedy miał 4pi. Nie, 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 nie. Okres w tym przypadku będzie pi. Dlatego, że teraz podam Ci jest taki jakby wzór, ale to wynika z tego po prostu, że no na każdego x-a przypadają teraz 2 x-y. Dlatego muszę się zmieścić z dwoma x-ami w tym wykresie. Więc mam dwa razy więcej do narysowania w tym samym polu. Więc dlatego okres będzie mniejszy. Muszę dwa takie okresy narysować w jednym. I wzór się podaje taki fikuśny, to się chyba taką literką nawet oznacza.
to jest mama teta, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale to nie jest istotne. Chodzi o to, że okres się liczy przez to, że bierze się stary okres, czyli w tym przypadku biorę 2pi i mnożę przez tą zmienną d tutaj. Dzielę przez tą zmienną d. Czyli jak mam 2 tutaj, to mój nowy okres jest pi. Jeżeli będę miał jedną drugą x, to mój nowy okres będzie 4pi wtedy. Dlatego, że mnożenie, dzielenie przez jedną drugą to to samo, co mnożenie przez 2. I w ten sposób właśnie będziemy to robić. To teraz narysuję tego zwykłego kosinusa, żeby Ci pokazać, jak to wygląda. 3 drugie i 2pi. Raz, 2, 3, 4, 1. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, minus 1. Zwykły kosinus. A potem będzie niezwykły, tak? Nie. Dobra, to jest nasz zwykły... Miał być sinus chyba, nie? Miał być sinus. Ale znowu narysowałem. Wolę kosinusa jakoś tak, nie wiem czemu. No i teraz mam z tego wzoru korzystam, albo po prostu z takiego no, zdroworozsądkowego podejścia do tego, jakbym to sobie tak powolutku narysował, to by też wam wyszło. Jakbym miał kosinus powiedzmy od x, a kosinus 2x, no to mam teraz dla pi pół mam pi, tak? Bo pomnożyłem, mam dla pi drugich, to jest dwa razy, to już mam pi. Dla trzech drugich pi mam już 3pi, tak? A muszę się zmieścić jakby w tym samym okresie, więc teraz będę miał dwa razy mniejszy. Tu, gdzie było pi drugich, teraz będę miał pi czwartych. O, to skracanie jest jedno z tych mniej przyjemnych. Tu musi mi się zamknąć cały okres, jakby tu będzie jeden okres w pi i w drugi będzie w pi drugich, więc tu będę miał, tu to jest moje pi drugich, to jest teraz moje pi, więc tu będę miał minus 1. Moje pi jest w tym momencie moim 3 drugim pi, czyli znowu wracam tutaj i w 3 drugie pi mam już z powrotem maksimum. Więc moja nowa funkcja wygląda tak. 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 Jak widzicie, tu już zrobiłem. I to jest generalnie cały jej okres. I to jest już całość. Ale mogę ją narysować jeszcze dalej, żeby jakby po prostu... Aha nie, trochę mi się rozjechało, to przepraszam Was. Trochę przesadziłem z tą funkcją. To mój błąd. Nie będzie w pi, tylko będzie przecież dużo wcześniej. Przepraszam Was bardzo. To się czasami zdarza, wypadek przy pracy. Tu jest pi jeszcze raz. Przepraszam Was. Jak spojrzałem na nią, nie może tak wyglądać. Tu jest tyle, tu jest teraz moje pi drugich, tu jest pi. Więc tu będzie 3 drugie pi. No i w pi się musi już skończyć. W pi ma być mój okres, czyli w pi wraca do maksimum. O, ona wygląda w ten sposób, ta funkcja. Jest dwa razy krótsza. W pi zamyka się okres, więc w pi muszę mieć tą samą wartość, co miałem na początku. Przepraszam. Tu mi się po prostu pomyliło. Tutaj znowu, żeby Wam pokazać, jak bardzo ona się skróciła. Tamto pierwsze już było całym wykresem do jej okresu. I tu jest znowu 0, no i w 2pi mam, zrównuje się dopiero tutaj z wartością. Także jak widzicie, ona osiągnęła ekstremum tutaj jeszcze dodatkowy raz. Dwa razy na to minimalne, na jeden ten funkcji pierwotnej. Jak widzicie, widać, że jest po prostu dwa razy krótszy, jest dwa razy mniejszy okres. To od razu widać na wykresie, jak potem można odczytywać z wykresu. Tak jak my rysujemy i wiemy, co jest czym. Pokażę Wam jeszcze odbicie i na dzisiaj to chyba będzie koniec i w następnej lekcji po prostu zrobimy sobie te równania sobie porobimy już chyba. Tak mi się wydaje. Dobrze, to co chciałem Wam pokazać? Aha, co jest jeszcze, jak jest na przykład minus? Co się dzieje w takim wypadku? To teraz zrobimy sinusa. Mam sinus x, ale mogę mieć minus sinus x. Minus sinus x. I co się wtedy dzieje? Narysujmy sobie sinus x. Sinus x rysujemy, pi pół. Pi, 3 drugie pi. Takie trochę niefortunne, no ale dobra. 1. Minus 1. I teraz rysuję sobie sinusa. Aha, sinus miał być. Ten kosinus cały czas w głowie siedzi. Czyli tak, sinus sobie startuje stąd. Tu przechodzi. Tu i wraca. Mamy takiego małego sinuska i co się dzieje, kiedy mam minus? Kiedy mam minus, to każda wartość przechodzi, jest ujemna.
więc muszę po prostu go, tak jakbym odbił, jakbym tu postawił lusterko, tak by to wyglądało. Więc dla people w tej chwili nie mam 1, tylko minus 1. No, tu mam 0, no 0 jest minus 0, no to jest to samo. Tutaj mam dla trzech drugich pi minus 1, no to minus minus 1 to jest 1. No i tu jest z powrotem to, więc funkcja minus sinus będzie wyglądała po prostu w ten sposób. I co tutaj widać? To jest minus sinus właśnie, minus sinus x. I ona jest odbita, tak jakbym tu lusterko postawił, prawda? Tak ona wygląda właśnie. To odbija mi na drugą stronę, ta oś x. Ważne jest to, jak widzisz, nie zmieniła się w ogóle amplituda. Amplituda jest cały czas 1, więc czy tu miałbym dwa razy taką funkcję, i to jakbym ją odbił, to ona też byłaby dwa razy taka, więc amplituda jest, nie ma znaczenia znak, amplitudę możesz określić, amplituda się mówi, że jest 1 i koniec, a nie minus 1 na przykład. Amplituda zawsze ma dodatni znak, więc co musisz zapamiętać dzisiaj, że okres się zmienia, jeżeli mnożymy tutaj tego x-a, jak dodajemy do x-a coś albo do całej funkcji, to albo przesuwamy w górę, w dół, w lewo, w prawo wtedy, jak mam minus przed funkcją, to ją odbijam, kiedy mnożę całą funkcję, to zmieniam amplitudę, ona się rozciąga tak w górę, kiedy mnożę przez x, to ona się rozciąga w boki albo się skraca. No i to są wszystkie przekształcenia, jakie możemy zrobić z funkcjami trygonometrycznymi. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.